to się kiedyś zmieni. Czas na odcinek. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Witajcie moi drodzy w kolejnej trasie pieszo przez Małopolskę. Za zmarzniętych, zamglonych powiek wita was podróżnik Iti. Jak widzicie, ponad nami, za nami, poniżej jest miejscowość Przyszowa. Tam zaczęliśmy, tam zaraz się udamy, żebyście zobaczyli, jakie zabytki piękne możemy w tej lachowskiej miejscowości zobaczyć. A dzisiaj wraz ze mną na krótkiej trasie 12-kilometrowej, między innymi na ciekawy szczyt zwany Łyżką, Pępówką i do tej pory niezdobytym szlakiem, oficjalnie Bąkowcem, witają was Roger, a także Paweł z kanału Poznaj Kraj TV. A ja jeszcze chciałem coś powiedzieć. O, uwaga. 12 km, ale po górach. 3 szczyty do zrobienia, około 600 metrów przewyższenia. No niech mu będzie. A jesteśmy, proszę państwa, w Przyszowej. Przyszowa, która jest wzmiankowana pierwszy raz w 1326 roku jako Prissowa. I na początku należała do Wierzbiętów, a potem należała do Żuków Straszewskich. Do zabytków należą między innymi dwór, pałac Żuków Straszewskich, wybudowany co prawda w 1580 roku przez Andrzeja Wierzbiętę, ale w 1683 roku sprzedany rodzinie Żuków Straszewskich. Dwór ucierpiał w 1914 roku w związku z bitwą pod Limanową, która odbyła się właśnie na tych ziemiach. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja, wybudowany w latach 1901-1906 w stylu neogotyckim. Grobowiec rodziny Żuków Straszewskich z XVIII wieku. Miejscowość Przyszowa to także ważny ośrodek Lachów Sądeckich. Ważny ośrodek, dlatego że to właśnie tu żyje ta grupa etniczna. Grupa etniczna, która jest taką grupą pomiędzy góralami a tymi ludnością, która żyje typowo na nizinach. Przyszowa, drugi ośrodek po Podegrodziu, to tu możemy zobaczyć różnego rodzaju elementy w ubiorze oraz w urbanistyce. No moi drodzy, dzisiaj na trasie jest tylko jedna miejscowość, o której już usłyszeliście, więc poza tym mamy tylko góry, albo aż góry, las, ale mamy też początek zimy i zobaczcie, no ta droga jest już przepiękna. Cudowna. Początek zimy w listopadzie, w połowie listopada. Zacny. Pod względem na przykład pięknych zdjęć. Zobaczcie sami. No i moi drodzy, dotarliśmy do grzbietu Łyżki. Na szczycie to się Łyżka nazywa. Potwierdzenie, szlak zielony. Tym szlakiem zielonym potem właśnie w tamtą stronę udamy się w stronę szczytu Pępówki. A my tymczasem skręcamy w prawo na szczyt Łyżki. I na tym szczycie się zobaczymy. I dotarliśmy, proszę państwa, na szczyt Łyżki. 802 metry, mimo tego co tu pisze. Wejście nam zajęło godzinę 17, a więc byłem blisko, mówiąc, że godzina 20 na wejście, mimo że robiliśmy przerwy. Paweł z nami dzisiaj 100 km walnął na trasie, na drugim kilometrze. Jak się z tym czujesz, że masz 100 km ze mną? Ja nie chcę na kilometr. Okej.
Roger jest po raz 24 w trasie. Jak się ty z tym czujesz? Jestem. Prawie 500 km masz sobie. Nie zdawałem sobie sprawy, że dojdzie kiedyś w moim życiu do takiego zaszczytu. Wow. Bardzo już jest. Wzruszyłeś mnie. Jeszcze nagrywa. W XI wieku, właśnie tutaj, na tym mniejszym wierzchołku istniał zamek, gród. W XIII wieku, kiedy to święta Kinga schroniła się właśnie na tym zamku przed Tatarami wraz ze swoim skarbem. Wychodząc z zamku, upuściła srebrną łyżeczkę. Stąd właśnie góra nazywa się Łyżka. Chociaż miejscowi Lachowie zwomią Wyżką. Do 1580 roku gród jest w tym miejscu, dopóki Andrzej Wierzbięta nie przenosi grodu rodowego do Przeszowej, który zresztą już widzieliśmy. Przepiękny widok otworzył nam się na południową część od naszej góry Łyżki. Przed nami ten taki trójkątny, stożkowaty, to jest okowaniec, na którym byliśmy z Matim Rokitą, którego pozdrawiamy. Tu za drzewami Skiełek, dalej po prawej stronie Jeżowa Woda, a w chmurach Modyń, o którym mieliście shorta ostatnio dodanego z przepięknej zimowej trasy. No, dzisiejsza trasa nie mniej pięknie zimowa. My tymczasem schodzimy na przełęcz, która jest pomiędzy Łyżką a Pępówką. Szczyt przed nami Pępówka, także szczyt nawiązujący do mojego nazwiska. Szczyt, który ma 777 metrów nad poziomem morza. To również w jakiś sposób nawiązuje do mojego życia, ponieważ numer mieszkania 77, także wszystko się zgadza. Nic tylko tutaj zamieszkać. Zgodnie ustaliliśmy, że przełęcz ta nazywa się Przełęcz pod Pępkiem, ze względu na to, że jesteśmy pomiędzy Łyżką a Pępówką, a to jest właśnie dwuwierzchołkowy szczyt Łyżki, z której zeszliśmy. My już jesteśmy na masywie Pępówki i zaczynamy podejście około 120-130 metrów do góry na odcinku gdzieś około 1,5-kilometrowym. Jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie Pępówki, a więc szczyt związany z moim nazwiskiem. 777 metrów nad poziomem morza. Drugi szczyt dzisiaj zdobyty. Za chwilę przepięknie ruszamy w dół. Popatrzcie na ten cudowny krajobraz. Naprawdę niezapomniana zima w listopadzie. Docieramy, proszę Państwa, pod szczyt Bąkowiec. Szczyt, na który nie prowadzi żaden szlak, a więc trzeba będzie się ścieżką leśną przebić na górę. Chociaż zresztą tutaj widzę jakąś ścieżkę po lewej stronie, to może nawet nią spróbujemy zaatakować. Szczyt ten ma 599 metrów nad poziomem morza i leży w Beskidzie Wyspowym. Ostatni nasz szczyt dzisiaj do zdobycia, a potem schodzimy już do Przyszowej. I oto weszliśmy, proszę Państwa, na Bąkowiec, 599 metrów nad poziomem morza. Podejście było chyba najbardziej strome z tych wszystkich podejść, które były dzisiaj. Nasi podróżnicy dzielnie weszli na szczyt. Roger był tu pierwszy i jest tu po raz pierwszy, bo ja też tu jestem po raz pierwszy i Paweł jest tu po raz pierwszy. Także i to jest dziki szczyt, bo tutaj nie prowadzi żaden szlak turystyczny, ale
tabliczka, tak samo jak na tych słynnych szczytach, które nie wiadomo czy należą do Gorców czy do Beskidu Wyspowego. Tam też były tabliczki, przypominam. I tak samo tabliczka była na tym małym szczycie, jak szliśmy na Luboń Wielki i wchodziliśmy też dziką drogą, tam też również była tabliczka. Moi drodzy, byłem przekonany, święcie oczywiście, że będziemy się przedzierać przez jakiś las, przez jakiś rodzaju krzaczory. Tymczasem zarówno wejście na Bąkowiec, jak i zejście na Bąkowiec, mimo że niewyznaczone szlakiem, wjedzie normalną taką drogą. No może tam maluteńki kawałeczek rzeczywiście, żeśmy się przedzierali, ale gdybyśmy na przykład obrali tą trasę wzdłuż skraju lasu i potem skręcili w prawo na Wierzchołek, to ta przygoda by nas ominęła. A tak weszliśmy na Bąkowiec w taki sposób i w taki sposób schodzimy. Jak widzicie, tam na dole już asfalcik. Wracamy do miejscowości Przyszowa. Mamy ponad 10,5 km zrobione. Zostało nam może z 1,5 km, może z 2 do auta. Przed nami szczyt Zagorów. Na ten szczyt również nie ma szlaku i również nie ma oficjalnego wejścia nagranego. To się kiedyś zmieni.